Siemano, ja jestem Ritek i witam was na kanale Fast Rapa. W dzisiejszym odcinku znamy pierwszego młodego wilka, Tede szczerze on jak Multim oraz Paluch propsuje PZ-a. A jeszcze przed odcinkiem zapraszam was na mojego Instagrama, za każdy follow odwdzięczam się lajkiem pod zdjęciem. A ja zachęcam was jeszcze do zagrania w grę Football Team. Jeżeli chcesz zagrać razem ze swoimi ulubionymi twórcami, takimi jak Krzysztof Golonka, Football TV czy Ostatni Gwizdek, to link znajdziesz w opisie. Z moim kodem dostaniesz 200 punktów energii na start. Interesujesz się Fame MMA i walkami youtuberów? Już teraz możesz obstawiać kolejną galę legalnie w LVBet. Wystarczy, że założysz konto z linku w opisie pod tym filmem, a po weryfikacji konta otrzymasz zupełnie darmowe 20 zł właśnie za samą rejestrację. Możesz je od razu wykorzystać do obstawiania walk na Fame MMA 5, który odbędzie się 26 października. Sprawdź opis pod filmem. No i pierwsza twarz została ujawniona. Dosyć niedawno dużo osób pytało mnie, kiedy nowe wilki. A teraz mogę podać wam odpowiedź. Młode wilki zostały ogłoszone już dzisiaj. Pierwszą twarzą 7 edycji Młodych Wilków Popkillera został Opał. Po ostatniej premierze albumu Motyl, która została niesamowicie dobrze przyjęta, artysta ruszył dalej. Wydał epkę Pandora, na której mogliśmy słyszeć taki gości jak Słoń i Kleszcz. Jednym z utworów, do których powstał klip, jest Łapacz Snów, który do tej pory zdobył ponad 1 000 000 wyświetleń. Dajcie znać, czy lubicie Opała. Warszawski raper był najnowszym gościem programu Czarna Warga, prowadzącego przez Rafała Paczesia. Tede wypowiedział się m.in. o Young Multim. Prowadzący zapytał, co sądzi o rapujących youtuberach. Warszawski twórca podaje przykład Multiego. Jak ty się zapatrujesz youtuberów, którzy teraz rapują, bo na przykład u nas, na stand-upie, zauważamy, że ludzie biorą się za stand-up, bo jest modny. Tede odpowiada, podając przykład jak Multiego. No oczywiście, oczywiście. Dla mnie stary każdy może rapować. To wymaga od ciebie tylko poczucia rytmu i inwencji. Nie musisz mieć milionów, żeby rapować. Możesz być z biednego domu, mieć muzykę, na czym puścić kradziony beat i rapować. Rap nie wymaga wiele. Natomiast jest różnica między tym, że rapuje, gdyż rap jest formą, a hip-hop to kultura. Hip-hop jest naprawdę, rap jest na niby. Jesteś youtuberem, a nawijasz, że jedziesz Lambo, a zapierdalasz przecinakiem na lewym bilecie. Następnie Tede mówi o tym, że absolutnie nie rozumie fenomenu, jaki niesie się za sobą nagrywanie gier. W hip-hopie trzeba mieć jakąś drogę, a tutaj widzisz 1 000 000 subskrybentów z YouTube'a, bo oglądają, jak grasz w grę. To akurat, stary, kurwa, nie mogę skumać. Raz, że ja nie gram w gry, ale kumam, że ludzie są wkręceni, że jest e-sport, że ludzie na tym zarabiają. Jakby nie ujmę im tego. Może mam takie podejście, bo miałem ostatni kompa na osiedlu, a podobno chujowy bananowiec. No widzisz, nie było jednak tak lekko. No ale dobra, chłopie, jak możesz oglądać, jak jakiś cymbał gra w grę, a 1 000 000 osób to ogląda? 1 000 000 osób ogląda, jak grasz w gry, a później oglądają, jak rapujesz. Na koniec weteran polskiej sceny mówi o tym, żeby umieć odróżniać rap od hip-hopu. Tede wspomina również sytuację, kiedy Multi cieszył się z wiadomości od niego. Young Multi był moim fanem, widziałem ten filmik z Grzywą, gdzie darł się, Tede do mnie napisał: stary, możesz sobie rapować, ale nie nazywaj tego hip-hopem. Paluch na swoim Instagramie o PZ-cie i jego nowej płycie. 2 dni temu, po 7 latach nieobecności, ukazała się kolejna płyta PZ-a, muzyka współczesna. Stała się ona złotą płytą przed premierą. Na płycie możemy również znaleźć kawałki z artystami takimi jak Taco, Hemingway, Sokół czy Kenke. Kilka słów uznania napisał również Paluch, który gościnnie wystąpił na jednej z wersji Gorzkiej Wody. W swoim Q&A na Instastory został zapytany przez fana, jak nowa płyta PZ-a. Raper odpowiada: bardzo ciekawy materiał, świeży muzycznie i PZ w najnowszym wydaniu też rozpierdala. Dodaje również, dlaczego powinniśmy sprawdzić ten album. Jest to dowód na to, jak można się dobrze poczuć w muzyce mimo bardzo długiego doświadczenia. Dodatkowo w pytaniach od fanów mogliśmy dowiedzieć się również o nowym kawałku z Sariusem, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Gratulacje dla Taco Hemingwaya za wczorajszy koncert. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Jeżeli się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Przypominam wam o moim Instagramie, za każdy follow odwdzięczam się lajkiem pod zdjęciem. A ja się z wami żegnam, słyszymy się już niebawem, siemano!